Pożyczkę. Spadaj. Tam od razu spadaj, tego się po tobie nie spodziewałem. Nie mam. Czego nie masz? Nie mam stówy na zbyciu. Akurat, już ci wierzę. Czasy, kiedy to ty ode mnie pożyczałeś kasę, już dawno minęły. A ty niby taki biedny, stówy nie masz. Jak mi pożyczysz, będę miał. Serio jej potrzebujesz? Nie podpuszczasz mnie? Skoro chcę pożyczyć, to chyba nie po to, aby nią papierosa przypalić, nie? Z tobą nigdy nic nie wiadomo. To pożyczysz mi tę stówę, czy mam iść do kogo innego? A kiedy oddasz? Jak będę miał, to oddam. Czasy są niepewne, przynajmniej dla takich jak ja. Nic nie mówiłeś wcześniej, że masz kłopoty. Bo nie pytałeś, a poza tym kto się lubi chwalić kłopotami finansowymi? To prawda. Takich rzeczy raczej bez potrzeby się nie rozgłasza. Sam widzisz, to co będzie z tą stówą? No, masz, tylko nie zapomnij oddać. Dzięki. Czego się śmiejesz? A bo się założyłem z jednym, że nawet od takiego sknery jak ty uda mi się pożyczyć stówę. Tam siedzi, widzisz? Założyłeś się ty, mendo, zaraz cię dopadnę. No co ty? Spójrz na to po katolicku. Udowodniłeś właśnie, że Jezus miał rację, jak mówił: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Ty się panem Jezusem nie zasłaniaj, oddawaj tę stówę. Masz. I tak jestem o stówę do przodu. Jak to? Przecież mówię, że się założyłem. O stówę.